Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z My Restaurant. Jesteśmy na stronce My Restaurant, ponieważ mam wam bardzo złe wieści do przekazania. Otóż odebranych Huge Chef Katów na ten moment nagrywania odcinka, i to jest pierwsza 55 w nocy, jest wygranych już 49 818 i zakładam, że w przeciągu jakiejś pół godziny, i nie będziemy już niestety mieli okazji na zdobycie Huge Chef Kata. Więc to jest ostatni moment, żebyście cokolwiek zrobili. W sumie jak widzicie ten film, to najpewniej już jest dawno po wszystkim, ale jeszcze nagram wam filmik odnośnie tego, czy jak w jakiś sposób będzie można tego Huge Chef Kata jeszcze zdobyć, czy nie, wiecie, prześledzę Twittera i powiem wam, jak to tam będzie. Odpalamy sobie wszystko, dzwonimy, to mega ma dźwięk w ogóle, dajemy wish equal, no i niestety 5000 kaszu, to jest chyba najgorsze, co możemy dostać, ale mamy jeszcze nasz slot machine, no i co nam wypadnie, uwaga. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ogólnie no, tak to zaczęło lecieć, powiem wam, że jak było 40 tysięcy odebranych, to później jak nagle to ruszyło, to naprawdę, double profit, okej. Okay. Jak to już ruszyło, to naprawdę zaczęło tak lecieć, że to jakaś masakra, ale tu dzwoni wszystko, dosłownie. Tutaj jest taka zadyma. Siema elfowie, witam. Proszę wbijać. Widzicie, jak przyszli? Właśnie w momencie, kiedy Winterbellem zadzwoniłem, ja wam mówiłem o wszystkim w sumie w poprzednim odcinku, jakie były taktyki i tak dalej. I chciałem was też poinformować, żebyście, no jeżeli ktoś grał tylko dla Huge Chef Kata, no to żebyście już nie siedzieli i nie robili, no bo tak naprawdę, gdy oglądacie ten film, to już na pewno jest po wszystkim. No bo widzicie, jak ja to nagrywam, to zostało tam mniej niż 200 Huge Chef Katów. Mi się wydaje, że pół godzinki po tym filmie, od nagrania od tego filmu, jak wy to oglądacie, to już w ogóle dawno koniec. Ale jeszcze nagram wam info, co z tym dalej będzie, czy oni to dadzą, nie wiem, w ramach tego, że za szybko dali event, to czy na przykład nie dadzą, wiecie, dłużej, albo po prostu dadzą więcej tych Huge Chef Katów. Możemy mieć jeszcze nadzieję, nie powiem, że nie, bo różnie mogą zrobić, nie? My nie wiemy, co oni tak naprawdę zrobią. Więc, jeżeli coś zrobią, to od razu dam wam znać, oczywiście w filmie, więc widzowie, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. No i mam nadzieję, że większości z was udało się zdobyć. Napiszcie w komentarzu teraz, czy zdobyliście Huge Chef Kata, czy jednak no nie bardzo, no bo po prostu zaczęliście za późno, albo po prostu, no to napiszcie cokolwiek, w sensie cokolwiek, co podczas tego eventu czuliście. Czy udało wam się, czy się nie udało, możecie się tutaj, widzowie, wypowiedzieć, ja będę przybijał serduszka, no i po prostu poczytam sobie, jak tam wam poszło, no bo jak widzicie, ja zdobyłem to już chyba drugiego dnia. No tak, drugiego dnia, tylko że wiecie, no tutaj kwestia była taka, że drugiego dnia, odkąd ten event wszedł, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę nawet w dzień, no ale wiecie, tutaj było tak, że no ja używałem te boosty, w sensie rush hour użyłem chyba ze 3 razy, więc wydałem 1200 robuxów na to, żeby na pewno zdobyć tego kotka i byłem jakoś, byłem 7000, chyba o Jezu, nie potrafię mówić. 7000 katów było rozdanych i ja wtedy mniej więcej go odebrałem. Czy tam 6950, coś takiego. Sorki, naprawdę tutaj wiecie, no w nocy to się już jąkam. Ale tak, generalnie, jeżeli chodzi o ten update, no to niestety to już póki co koniec. Zobaczymy, co dalej będzie, czy w ramach tego, że zrobili takie chore, nie wiem, rozdanie tych Huge Chef Katów, to czy jeszcze coś odpalą. Zobaczymy, na pewno dam wam znać, więc widzowie, łapa w górę, jak już mówiłem. No i co, no i słyszymy się w jakimś kolejnym odcinku albo z Pet Simulator, albo z My Restaurant. Bo mi się wydaje, że ta gierka jest warta nagrania. 111 tysięcy customerów do końca eventu zrobiłem. Grubo. Naprawdę grubo, ale z drugiej strony powiem wam, że chociaż no nie siedziałem w grze, jak już nie zbierałem, ale z drugiej strony no tak na pograniczu. Dobra, więc widzowie, to co, nie będę już marudził. Jeżeli się nie udało, no to niestety, ale pamiętajcie, żeby wbijać na moje odcinki, bo ja często robię losowania na Huge'ej. Nawet za niedługo będzie, bodajże chyba jutro zrobimy jakieś losowanko, więc będzie naprawdę gruby film. Ja was zapraszam na ten film i dziękuję za obejrzenie tego i cześć. Postanowiłem, widzowie, że jeszcze troszkę posiedzę i powiem wam, że w ogóle to nawet było coś zupdate'owane godzinę temu niecałą i mamy 49 982 Huge Chef Katy, więc naprawdę grubo. Jak odświeżę, to zakładam, że będzie... Ej, jest ich 50 012? Ciekawe, czy będzie można... Wiecie, jak ktoś był 50 jak ktoś zrobił to po 50 tysięcy, czyli ma 50 012 i ktoś jest właśnie tym numerkiem, no to powiem szczerze, że... No, chyba go dostał? Ewentualnie go nie dostał, tylko tak dużo ludzi odebrało, że będzie 12 więcej niż miało być. Wiecie, o co chodzi, że jak było te 50 tysięcy, no to rzeczywiście nie ma żadnego update'u, więc to wygląda na to, jakby jeszcze można było je zdobyć. Nie jestem pewien, no ale jak widzicie, mamy już 50 tysięcy, więc podczas gdy nagrywałem ten film, tak naprawdę, no ludzie już to powygrywali i nie wygląda na to po odświeżaniu, żeby coś się zmieniało, więc prawdopodobnie będziemy mieli 50 tysięcy 12 kacików, po prostu. Tych Huge Chef Katów, bo nic już nie rośnie, a wydaje mi się, że coś by tutaj po... A jednak, dobra! Ej, nie wiem, być może jeszcze będziecie mogli go odebrać? Dajcie znać, czy ktoś był po 50 tysiącach i czy odebrał, bo to jest w sumie dla mnie zastanawiające. Naprawdę jakby tutaj...
grubo się dzieje, bo to się dalej podnosi powyżej 50. No nie wiem, w każdym razie miało być do 50, więc zakładam, może być tak, że te kilka osób więcej dostanie, wiecie? Tak mi się wydaje, ale to jeszcze zobaczymy, na pewno o tym film będzie. Ja wam dziękuję za obejrzenie jeszcze raz i siema.